Hej, witajcie na kanale Mama i Dama. Witamy Was w niedzielę i dzisiaj gdzie jedziemy? Na stadninę! Tak, dzisiaj jedziemy na stadninę. Amelka będzie jeździła na koniku. Dzisiaj jedziemy wszyscy z tatusiem przy niedzieli. Amelka już oczywiście odpowiednia bluzeczka, tak, spodenki, spodnie, skarpety. No a niestety buty takie, bo te, które zawsze miałam na stadninę, są mi już za małe. Tak, więc wydaje mi się, że będziemy musiały jakieś nowe buty do jazdy konnej kupić. Ja jeszcze muszę też jakieś Adidasy założyć. I pojedziemy troszeczkę, myślę, że Wam tam nagramy, tak? Myślę, że nagramy. Tak, Amelia uwielbia jeździć, tak, na koniu. Kocham koniki! Tak, cała skrzyneczka, cały sprzęt już jest naszykowany, tak. To może później Wam też pokażemy, tak? Mhm. Amelia wczoraj oczywiście wszystko wymyła, tak. To jest Ameli hobby takie, tak? Mhm. I już od kilku lat Amelia jeździ na stadninę, więc dzisiaj też będzie używała, także no widzimy właśnie się już później. Witajcie kochani we wtorek, uciekł nam poniedziałek, ale wczoraj całe popołudnie siedziałyśmy z Amelią w basenie, Amelia używała, pogoda była super, w nocy była burza, ale dzisiaj chyba też będzie ok, więc słuchajcie, ja dzisiaj założyłam taką bluzeczkę z Zary z tymi tutaj ala poduszeczkami, coś takiego, ona jest taka o dość oversize, mocno szeroka, bo to jest rozmiar S, a jest mega szeroka. Do tego mam takie spodnie, one się jakoś nazywają, ale już zapomniałam jak. I te spodnie są z House'a. Nie wiem, jaki film wejdzie wcześniej, czy ten, czy haul zakupowy, bo one będą w tym haulu. Rewelacyjne, naprawdę. I do tego mam... Oczywiście zawsze nam światło zgaśnie. Do tego mam takie buciki raczej czarne Nike z zamszu. Także coś mi tam pewnie koty wywijają. Ja już lecę i odezwę się do Was może z auta jeszcze i coś jeszcze Wam powiem. I słuchajcie, jadę już, jadę. Dzisiaj taki mam plan, żeby może nawet wyskoczyć z Amelką na jakieś zakupy, dlatego że jutro mój mąż obchodzi urodziny. Oczywiście udajemy z Amelką, że nie pamiętamy, że imprezki nie ma i tak dalej. Goście już są, słuchajcie, zaproszeni. Torcik jest zamówiony, mega fajny. Więc dzisiaj chcę poszykować ozdoby, dlatego że planujemy z Amelią robić to wszystko w ogrodzie.
Co prawda garaż jest wysprzątany pod pretekstem po prostu go wysprzątania, że w razie burzy, bo coś tam mówią o burzach, żeby można było po prostu przejść do garażu, posiedzieć. Taka u nas już tradycja grillowania. Więc chcemy z Amelią jakieś ozdoby nad stołem w ogrodzie, tak do domu poprzywieszać różności, czy jakieś baloniki, czy jakieś takie girlandy, coś takiego. Więc muszę przejrzeć, co mam, co nie mam i najwyżej coś dokupić. Na pewno świeczki muszę kupić, więc może balon z liczbą urodzin. Pomyślę o tym, więc będziecie na bieżąco. Jutro też Wam wszystko z Melą pokażemy, jak tam szykujemy, zanim tata przyjedzie z pracy i jego reakcje. I powiem Wam jeszcze, że jak miały ostatnio takie okrągłe, bo to co 5 lat są takie okrągłe, nie? To też mu zrobiliśmy niespodziankę. Też myślał, że zapomniałam, myślał, że gości nie będzie, a tutaj przyjechał z pracy i szybko biegł się kąpać, bo za chwilę przyjechali goście, także mam nadzieję, że wszystko się też uda, nikt się nie wygada i ta niespodzianka na jutro nam wypali z Amelką. Także kochani, do później, bo ja jadę do pracy. I słuchajcie, po pracy pojechałam. Takich balonów jak chciałam nie było, były takie olbrzymie, ale kupiłam tak, takie kubeczki do jakichś tam zimnych napoi. Tutaj do torcika kupiłam takie w komplecie talerzyki. Kupiłam takie balony, bo mówię, te co chciałam niestety nie było. Jedna świeczka jest, druga świeczka jest. Więc jutro będziemy działać z Melą i mam nadzieję, że nam pogoda dopisze i będziemy mogły Mela ogród stroić, znaczy tak. Się tam, gdzie mamy stół, gdzie siedzimy, chciałyśmy, nie? Coś tam poprzyczepiać. Tak, jakieś dekoracje fajne zrobić. Zanim tata z pracy wróci, nie? Myślę, że nie będzie jutro padać. Słuchajcie, dzisiaj jest tak gorąco, taki upał, a zapowiadają na jutro burzę, ale jakby co, garaż wysprzątany, przygotowany. U nas tradycja jest taka, że w tamtym roku też na taty urodziny uciekaliśmy do garażu, więc mam nadzieję, że chociaż grilla się uda zrobić, jak goście przyjadą i najwyżej się przeniesiemy, więc jutro będziemy działać, tak? Jutro młotek w ręce i będziemy próbowały coś do tynku poprzyczepiać jakoś. Dobra. I Mela tutaj taki znaleźliśmy, słuchajcie, w garażu, bo taki fotel Amelka miała w pokoju kiedyś. I stwierdziliśmy ostatnio jakoś, że będzie do basenu i w końcu nim zapomnieliśmy i teraz coś tam znaleźliśmy. I przynieśliśmy nowiutka piłka była, tam jest za tym z tyłu. Też znaleźliśmy jeszcze w opakowaniu, słuchajcie. I znaleźliśmy jeszcze dużo innych takich do dmuchania zabawek do basenu, ale niestety nie wiem, czy przez to, że leżały, czy gdzieś zahaczyłyśmy. I po prostu z wszystkiego było słychać, jak wylatuje powietrze. No, więc niestety tam więc, tych rzeczy nie ma, tak. Ale fajnie, że jest fotel i piłka. Tu jeszcze wyciągnęłam jakiś materac i takie do pływania. Tak, także zostawiamy tylko to, z czego nie wylatuje powietrze, bo naprawdę bezsensownie było to trzymać. Także taki skarb duży znaleźliśmy. I słuchajcie, dostaliśmy wiadomość dzisiaj. Bo nie wiem, czy już wiecie, czy nie wiecie, Amelka ma już okulary. Tak, mam okulary. A dzisiaj ja jadę z mężem po nasze okulary, więc będzie nas 3 okularników. Tak. Więc wszyscy będziemy niestety mieli okularki, więc jak Amelka się tutaj popluska, a tatuś wróci od dentysty, bo tata jest na torturach u dentysty, to pojedziemy, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążymy jechać po okulary nasze, a później Wam się wszyscy pokażemy. Amelka śmiga, Amelka zachwycona. Nie wiem właśnie, czy byłaś już w okularach, Amelia zachwycona, że dobrze widzi, w ogóle jej fajnie jest. Ja jestem. Bardzo podobają moje. Ja jestem załamana, bo wydaje mi się, że bardzo mi brzydko w tych, co sobie wybrałam, no ale najwyżej za rok sobie wymienię oprawki na inne. A nie podoba się? No ja się sobie nie podobam w okularach. Ja uważam, że mam je bardzo ładnie w tych okularach. No nie wiem, zobaczę, może się przekonam. Jak nie, to inne oprawki najwyżej za rok będą.
No ale wszyscy musimy chodzić w okularach, no to nie ma wyjścia. No trzeba chodzić. Tak, wczoraj Amelia też calutkie popołudnie siedziała w basenie. Nie nagrywałyśmy, bo jeszcze robiłyśmy do takiej jednej sesji zdjęcia w basenie cały czas. Ale Amelia też oprócz tego tutaj używała. I jutro już ma być ochłodzenie, więc dzisiaj też poużywa. Teraz troszeczkę ja przy niej tu posiedzę, pocziluję też. Zapomniałam wziąć gogli do nurkowania. Tak, Amelia nurkuje na całego. Dobra, to do później. Witamy Was w środę. Hejka. I ja już po pracy przyjechałam po Amelkę. I jedziemy na zakupy. Takie pod kątem właśnie dzisiejszych taty urodzin, tak? I jedziemy teraz tak kupić kiełbaskę na grilla, bo będzie grill i jedziemy odebrać torta. Jesteśmy bardzo ciekawe, nie, jaki będzie, bo taki niespotykany miał być, więc ze zdjęciem poszłam, zamówiłam, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, tak. Ale to później pojedziemy odebrać, nie? Wydaje mi się, że tata myśli, że my zapomniałyśmy, nie? Tak, bo nic mu nie mówimy. Nic mu nie mówimy, udajemy, że nic nie wiemy, że nie pamiętamy. Także jestem ciekawa, czy się coś domyśla, czy po prostu jest mu smutno. Ale na pewno będzie zaskoczony. Na pewno będzie zaskoczony. Burze, jak sprawdzam w telefonie, to odwołali. Nie wiem, zaczęło się trochę chmurzyć. Mówią, że dzisiaj jest najgorętszy dzień w tym roku. W tej chwili mi pokazuje 31 w aucie. Więc jest naprawdę okropnie. No, jest mega ciepło. Tak, więc raczej chyba wszystko zrobimy w ogrodzie, a w razie W się przeniesiemy do garażu i będziemy w garażu grillować. Dobrze, widzimy się później, bo jedziemy teraz na te zakupy. I słuchajcie, jesteśmy, można powiedzieć, w 90% gotowe. Na razie rozłożyłyśmy talerzyki do ciasta, do grilla, serwetki, jeszcze resztę sztućcy doniosę. Kubeczki rozłożę, ale wieje, więc na razie nie rozkładamy więcej. Tutaj przywiesiłyśmy z Melą taki napis. Tutaj mamy taki podjazd, więc mamy taką girlandę, jak gdyby, tu baloniki. Jeszcze będziemy pompować resztę balonów, tutaj mam, ale chyba jest jeszcze za gorąco. I tutaj są takie napisiki. Jeden napisik, drugi i trzeci. Mela jeszcze tam coś tworzy, Mela robi laurkę, ale słuchajcie, przed chwilą sprawdzałam pogodę, bo mąż jest 40 około kilometrów od domu i dzwonił, że pada tam deszcz i słuchajcie, spojrzałam na pogodę i znowu zmienili pogodę, że z 30 stopni ma spaść na 20 na chwilę i ma przyjść deszcz, więc jeśli przyjdzie deszcz, to z Melą szybko zaliczymy to wszystko, przeniesiemy po prostu do garażu, zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż mąż zdąży wrócić i zobaczyć. Obrus widzę niewyprasowany, kurczę. Niby na taki stół się obrus tutaj nie kładzie, ale jednak przy urodzinach troszeczkę elegancie jak on jest. I kurczę, zaraz Wam pokażę, jakie idą chmury i nie wiem, co robić. Czy te balony tu wieszać, pompować? No nie wiem, co robić. I zobaczcie to. Tutaj jakie chmury. Tam są ładne w miarę, a właśnie stąd tutaj idą takie straszne, ciemne, deszczowe, burzowe. Więc kurczę, nie wiem, czy to tutaj dojdzie do nas. Zaczynam się martwić. I jeszcze napompowałyśmy takie balony. Zleczyłam. Nie, odwrotnie chyba. Nie wiem. 4, później 5. 45. Tak, i słuchajcie, jest 16. Robi się ciemno na dworze. O 17 mają przyjechać goście, a o 17 ma lać. I jeszcze pokazuje burzę. Więc chciałabym, żeby chociaż mąż i wszyscy zobaczyli nasze starania. Tak, w tych 30 stopniach. Tak, a nie później to wszystko do garażu. Później możemy się przenieść, ale wiecie, pierwsze wrażenie jest takie wow, a nie damy rady teraz tego wszystkiego odczepiać, bo jeszcze doczepiłyśmy kolejne ozdoby, których już Wam nie nagrałam. I tutaj Malunia zrobiła takie, bo
Amelki tata uwielbia majsterkować, jest taką złotą rączką. Cokolwiek komukolwiek się zepsuje, to każdy idzie do taty. Nie ma rzeczy, której by nie umiał zrobić i naprawić. Pod każdym względem. Dlatego motywem przewodnim tej laurki, i zobaczycie później tort, jest właśnie majsterkowanie i wszystko z tym związane. Więc taką piękną tutaj Melunia w tym właśnie stylu zrobiła karteczkę dla tatusia ode mnie i od Amelki. Powycinała, podrukowała, pięknie zrobiła. I właśnie z tym też się wiąże tort, no bo tak jak mówiłam, nasz tata to, znaczy się Amelki tata, mój mąż to złota rączka. Także już teraz czekamy na niego i dmuchamy w chmury, żeby sobie brzydkie poszły. No właśnie. Witajcie kochani w kolejnym dniu. Słuchajcie, co do urodzin, niespodzianka się udała. Mąż zaskoczony, zachwycony. Goście też dotarli. Co prawda miałyśmy taką sytuację, że tak gdzieś, ile to Mela było, z godzinkę przed? No jakoś tak. Po tym jak wam nagrywałam te straszne chmury. Jak zaczęło padać, to nakryłyśmy stół, słuchajcie, ręcznikami takimi kąpielowymi i znalazłyśmy jeszcze folię. I nakryłyśmy to wszystko, żeby nie zamokło. Dokładnie, ale padało ile? Z 4 minutki może? No, mega krótko. Mega padało. Krótko. I później już był, słuchajcie, upał, była ładna pogoda. I przed samym odjazdem gości wieczorkiem zaczęło sobie tak równo mżyć, tak padać, ale ten wielki orzech, którego mamy tutaj nad stołem, pozwolił nam sobie pod nim jeszcze siedzieć. Także wszystko się udało, myślę, jak widzieliście tort, tak jak mówiłam, tak, Ameli tata to złota rączka, wszystko umie zrobić, więc w tym kontekście był ten tort właśnie. Wszystkim się mega podobał, był bardzo zadowolony tatuś, nie? No właśnie. Okej, okay. A teraz pewnie się dziwicie, gdzie jedziemy, a mianowicie gdzie jedziesz? Do dziadków. Tak, jest słuchajcie 10 rano i Amelka dzisiaj, ale częsie. Amelka dzisiaj postanowiła jechać do babci i do dziadka na cały dzień. Tak. Dopiero wieczorkiem odbierzemy Amelkę. I Amelia wykorzystuje dzisiaj to, że babcia ma ostatni dzień urlopu. Tak, i jadę do niej. Tak, moja mama, słuchajcie, ciągle w pracy, ciągle na obrotach, więc nie ma tak okazji, żeby Amelia do niej jechała na cały dzień. W weekend, wiadomo, też chce troszeczkę mama odpocząć. Więc dzisiaj się dała namówić i Amelia jedzie. Tak. Może nawet skoczą do fryzjera z babcią. Amelia, może tam uda się Amelii podciąć końcówki, już tak odświeżyć, nie? No, myślę, że pojedziemy. Tak, ale to zobaczymy. Także ja mam dzisiaj, słuchajcie, labę, więc nie wiem, chyba się za sprzątanie wezmę, zobaczymy. A Amelka jedzie i ten vlog będzie na bank długi, bo było bardzo dużo takich tutaj ważnych momentów, które nagrywałyśmy. No. Więc korzystając, że mam czerwone światło, żegnamy się z wami. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i koniecznie, koniecznie wpadajcie na nasze Instagramy, są w opisie, tak. Bo tam jesteśmy codziennie. Jeśli nie mam czasu nagrywać, staram się jak najwięcej wrzucać na Instagrama, więc tam dowiadujecie się o naszej takiej mega codzienności, co się u nas dzieje, no, tak? Właśnie, tak. Także buziaczki, do kolejnego filmu, pa! Pa!